Dwa miesiące temu wolni obywatele z różnych środowisk politycznych powołali sieć na wybory, aby pomóc opozycji i aby rozliczyć PiS. To są dwa cele sieci na wybory. PiS, korzystając z ogromnych pieniędzy ukradzionych z budżetu państwa, w różnych sposobach i poprzez różne agencje, dominował trochę tematycznie w sieci, dlatego że jeżeli mieli agencje zorganizowane, które miały iluś pracowników, to potrafili narzucać tematy, którymi ludzie dyskutowali. Myśmy postanowili to zmienić poprzez aktywność wolontariuszy, osób, które nie biorą żadnych pieniędzy za to. Aktywność polegającą na tym, że każdego dnia wybieramy jeden temat i ten temat wszyscy omawiają, puszczają. Jest to związane z hashtagiem dnia, który jest promowany przez wszystkie osoby w sieci. Zachęcam do przyłączenia się do sieci na wybory.